Ja, Adrian Kowal, uczestnik finału niedzielnych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w boksie. Adrianie, jak oceniasz swój występ na tych mistrzostwach? No nie miałem dzisiaj pokazać, miałem tylko jednego zawodnika. Zawodnik też nie był wysokiej klasy. No, do zawodu byłem bardzo dobrze przygotowany. Miało być to przetarcie takie do Mistrzostw Polski. Przypomnijmy, kiedy Mistrzostwa Polski? 4 maja. Do 9. No to czasu jest niewiele. Oczywiście nie jeden zazdrości być takich problemów, czyli braku zawodników na odpowiednim poziomie na lokalnym ringu. No cóż, wiele lat pracy. Adrianie, w tej chwili jesteś już seniorem. Tak, jestem seniorem właśnie pierwszy rok. To będą moje pierwsze mistrzostwa w seniorce. No, przygotowanie treningowe jest bardzo dobre. Na razie mam mało sparring partnerów. Z trenerem będziemy oczekiwali na kolejne walki z różnymi klubami. Jak ty to czujesz? No, przejście z juniora do seniora, no, to jest nie lada wyzwanie. No, ja dopiero miałem pierwszą walkę na mistrzostwach okręgu. Zawodnik, jak już mówiłem, nie był wysokiej klasy postawiony. No, nie miałem dzisiaj jeszcze sprawdzić. To wszystko okaże się na mistrzostwach Polski. No rozumiem, za kilka tygodni generalny sprawdzian tegorocznej formy. Rozumiem, że będziesz z całych sił bronił rezultatu już przez rok, czyli uzyskanego tytułu mistrzowskiego. Ile tych tytułów jest już na twoim koncie? 4 razy mistrza Polski zdobyłem. No to naprawdę wiele, biorąc pod uwagę tutaj pięściarzy z naszego regionu, z tej części Polski, to naprawdę wydarzenie i w skali kraju, i w skali regionu bardzo wielkie. Adrianie, co teraz przez te najbliższe tygodnie będzie się działo? No, na pewno będą ciężkie treningi, będziemy z trenerem walczyć o jak najwięcej sparingów, no, zawodów różnych, będziemy jeździć w różnych klubach na pewno. No, oczekujemy jak najwięcej walk teraz. No i oczywiście chyba zdrowia trzeba życzyć, tak? Oprócz zdrowie jest, na szczęście. Solidnych sparing partnerów. Adrianie, więc życzę ci zawziętości i pracy. Na pewno ci tego nie brakuje, zaangażowania, więc przede wszystkim zdrowia i życzymy samych sukcesów. Dziękuję bardzo.